Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogiem, prowadzę blog Tylko dla Mam, a dzisiaj mam Wam do pokazania coś niezwykłego. Coś niezwykłego dla mnie, bo ta książka, ten komiks to jest tak naprawdę spełnienie mojego 10-letniego marzenia. Wymyśliłam komiks, właściwie najpierw wymyśliłam historię o żółtym kocie Czarusiu, potem przerobiłam ją na scenariusz komiksu, bo wiecie, że bardzo lubię komiksy, a następnie Adam Święcki zgodził się zilustrować całą tą historię i jest to komiks do aktywnego czytania. Promuję aktywne czytanie od jakiegoś czasu, mamy grupę Aktywne Czytanie na Facebooku i tam dzieją się cudowne rzeczy. I jest też już teraz fanpage, nazywa się Aktywne Czytanie i tam znajduje się wszystko, co dotyczy kota Czarusia. Możecie tam wejść, możecie polubić, jemu na pewno będzie bardzo miło, jak to zrobicie. I Aktywne Czytanie, jak dla mnie, to jest po prostu zabawa z dzieckiem, zabawa książką. Bardzo często piszecie do mnie w takich właśnie sprawach pedagogicznych, że moje dziecko nie przepada za czytaniem książek. Ja mu czytam, a ono zachowuje się tak, jakby kompletnie nie słuchało. Z tym, że właśnie dzieci tak czytają. Czasami maluch słucha spokojnie i nam z dorosłego punktu widzenia wydaje się, że o tak, tak się powinno czytać. Natomiast spora część dzieci czyta aktywnie, czyli przewraca za szybko strony, interesuje się jakimś drobiazgiem, który nie ma kompletnie nic wspólnego z treścią, chce podrzucać tą książkę, chce ją przekładać, chce biegać wtedy, kiedy mama czy tata czytają i to jest w porządku. To wcale nie znaczy, że dziecko nie słucha. Na tym polega aktywne czytanie. Polega też na tym, oprócz tego, że dziecko może być w ruchu i to jest w porządku, polega też na tym, że zachęcamy do jakiegoś działania związanego z treścią książki. I tutaj właśnie mój pomysł na aktywne czytanie to są dodatki. Zobaczcie, zanim Wam opowiem, co jest w środku w książce, pokażę Wam tył. Tu mamy kod QR. Jeżeli zeskanujecie go sobie najzwyklejszym telefonem, przeniesie Was to w tajne miejsce i to tajne miejsce to jest strona internetowa, gdzie są najróżniejsze dodatki do tej książki. Zaraz Wam te dodatki pokażę i powiem, jak jeszcze aktywnie czytać z dzieckiem właśnie ten komiks. Ale zanim to zrobię, powiem Wam, co tam jest w środku. Zresztą też Wam pokażę. Mamy tutaj tego Czarusia, który jest gałgankowym kotem. I ten kociak pewnego dnia zauważa, że w pokoju Loli, czyli 7-letniej jego właścicielki, została sztaluga, zostały farby i on ma zamiar coś namalować. Tylko, że czasami to tak jest, że mamy zamiar coś namalować i nie do końca wiemy co. I to jest też w porządku, nie zawsze trzeba wiedzieć, co się chce namalować. I on zabiera się do malowania, tak jak tylko on potrafi, na różne sposoby, z różnymi pozami. Jeżeli mówimy o aktywnym czytaniu, to tutaj chyba możemy mówić o aktywnym malowaniu. I uważa, że namalował piękną łąkę. W pewnym momencie dochodzi do takiego wniosku. Ale jego kumpela, lalka Zośka, wcale łąki nie widzi na tym obrazku. Ona widzi zupełnie coś innego. I zaczynają się zastanawiać, jak to możliwe? Przecież to jest jeden i ten sam obrazek, a my tutaj widzimy coś zupełnie innego. Co jest? Czy te farby są zaczarowane? Czy o co tutaj chodzi? No i co? No i trzeba się zapytać, można się poradzić, Miśka Ryśka. Więc wołają Miśka i Misiek, zamiast rozstrzygnąć ich spór, co tam jest na tym obrazku, on widzi jeszcze coś kompletnie zupełnie innego. I teraz to już wszyscy zastanawiają się, drapią się po głowach i nie wiedzą, o co chodzi. No i historia kończy się tak, że Czaruś idzie do swojej ukochanej Loli i opowiada jej całe zdarzenie. I Lola mu wyjaśnia, jak to jest z tą sztuką. No bo jak to jest z tą sztuką? Czasami widzimy stertę kamieni, tam, gdzie inni widzą jakąś przecudnej urody rzeźby, a jeszcze inni widzą na przykład kamiennego niedźwiedzia. No tak to jest, że możemy mieć inne zdanie na ten sam temat i tak naprawdę to jest świetnie. Możemy się czegoś od siebie nauczyć, możemy spróbować spojrzeć na różne sprawy z różnego punktu widzenia. To jest tak zwane myślenie dialogowe i bardzo mi zależy na tym, żeby przedszkolaki ćwiczyły ten sposób myślenia.
bo w rezultacie, oprócz tego, że uczymy dziecko argumentować swoje zdanie, opisywać to, co widzi, uczymy też komunikować się z innymi i przyjmować zdanie drugiego człowieka w zupełnie naturalny sposób. To jest w porządku, jest to zadziwiające, niemniej jednak to jest w porządku, że ty widzisz wesołe miasteczko na tym obrazku, a ja widzę łąkę, a ktoś jeszcze inny widzi coś zupełnie innego. To jest fascynujące. I mniej więcej o tym jest ta cała historia. I tak jak mówię, oprócz tego, że mamy tutaj czytanie, że ten czaruś też zamiast siedzieć i spokojnie malować, czy tam stać spokojnie, on się wygłupia, dziecko też może chodzić, skakać, biegać, wygłupiać się podczas tego czytania i jeszcze zrobić coś więcej. I to coś więcej, czyli te dodatki, o których wspominałam, te, które możecie sobie ściągnąć ze strony internetowej, zobaczcie. To są kolorowanki i tutaj są bohaterowie tej opowieści, narysowani przez Adama Święckiego w wersji czarno-białej, więc dziecko albo może sobie stworzyć swoją własną książkę, albo może się zająć tylko kolorowaniem, może też dorysowywać dymki i oni wcale nie muszą rozmawiać tak jak w książce, naprawdę może tutaj aktywnie podziałać tak jak tylko ma ochotę. Co jeszcze macie? Zobaczcie, macie rozpisaną całą historię i to jest historia rozpisana na kilku stronach, chyba 6, o ile dokładnie pamiętam. Duża czcionka, więc jeżeli jakiś starszy przedszkolak albo taki początkujący uczeń miałby ochotę przeczytać sobie samodzielnie tą historię, może ją sobie przeczytać. Jeżeli Wy macie ochotę przeczytać dziecku rozszerzoną wersję tego komiksu i tej historii, też możecie to zrobić, bo macie ją tutaj jako dodatek, więc tak naprawdę dwie książki w jednej i nie byłabym sobą, gdybym nie zostawiła Wam jeszcze zabaw związanych z tą opowieścią, tą konkretną opowieścią. To są trzy zabawy, właściwie takie gry rodzinne. One oczywiście są odrobinę pedagogiczne, odrobinę edukacyjne, ale najbardziej w tych grach zależy mi na tym, żeby dziecko wyrażało swoje zdanie, żeby samodzielnie wymyślało, żeby kreowało swoją rzeczywistość i historie, z którymi ma do czynienia. I oczywiście to wszystko jest oparte na treściach z tej książki. One są bezpośrednio związane z tym konkretnym tytułem, o jej zmalowane. I jeszcze Wam powiem, gdzie można tę książkę kupić, bo jest tylko jedno miejsce na całym świecie i wszechświecie i również w wirtualnej rzeczywistości, gdzie można ją kupić. To jest strona www.aktywneczytanie.pl. Dajcie mi koniecznie znać, jeżeli już macie tę książkę, co o niej myślicie, jak Wasze pociechy przyjmują czarusia w swoim domu, bo tak jak wspominałam, jest fanpage Aktywne Czytanie i ja tam z wielką radością zostawiam wszystkie informacje, jakie spływają do mnie na temat tego komiksu, bo wiecie, to jest mój pierwszy komiks, jaki stworzyłam dla dzieci i jest to dla mnie naprawdę ważna sprawa. No i nie ukrywam, spełnienie ogromnego marzenia.